Suigetsu, dawaj Suigetsu, please. Takie komentarze często pojawiały się pod innymi filmikami. Zapraszam na 10 ciekawostek o tym śmieszku. Suigetsu dosłownie znaczy wodny księżyc, co jest poetyckim określeniem na księżyc odbijający się od wody. Może to również oznaczać coś, co jest iluzją. Prawdopodobnie odnosi się do jego umiejętności zamieniania ciała w wodę. Nazwisko Hozuki oznacza miechunka rozdęta. Jest to nazwa rośliny o owocach przypominających chińskie latarnie papierowe. Wydaje się, że potrzebuje on się nawadniać, szczególnie podczas długich podróży. Jego hobby to opiekowanie się swoim ukochanym mieczem. W omakę 161 odcinka Naruto Shippuden szuka on swojej szczoteczki, którą wzięła omyłkowo Karin, biorąc jego zamiast Sasuke. Początkowo boi się Orochimaru, jednak gdy on, Sasuke i Jugo dotarli do Konohy, zasugerował, aby zniszczyć wioskę, póki wszyscy shinobi walczą z 10-ogoniastym. Tym samym pokazuje lojalność wobec Orochimaru. Razem ze swoim bratem Mangetsu szkolili się w celu zostania członkami 7 mistrzów miecza mgły. Mangetsu się to udało, natomiast Suigetsu już nie. W całej tace tylko on nie posiada takiego samego koloru włosów i oczu. Chciał walczyć z Kisame i ze wszystkimi mistrzami miecza. Jednak gdy w Boruto nowa siódemka sama siebie okrzyknęła mistrzami, pozwolił dzieciom się nimi zająć, bo uznał, że są za słabi. Jest bardzo pewny swoich umiejętności. Niejednokrotnie groził dla Sasuke, mimo tego, że pioruny są jego największą słabością. To już na tyle w tych ciekawostkach. Dajcie znać w komentarzach, o kim zrobić kolejne. A zobaczymy, co da się zrobić. Trzymajcie się, na razie, cześć!